najbardziej to zainteresuje mnie ten bezorkowiec. W tym wyposażeniu to 72 tysiące netto katalogowo. Cenę katalogową, czy od tych cen jeszcze jest rabat? Dla mnie no to rozsiewacz wapna RCW. Ktoś ma dalsze pola, jednak ta ładowność ma znaczenie. Około 157 tysięcy na netto, wiadomo, to jest uzależnione od wyposażenia. Ta talerzówka, co jest z tym zbiorniczkiem do wysiewania poplonów? Nie uwzględniając siewnika poplonów, jest to 185 tysięcy netto. Z zachodniej maszyny, że jest dwa razy droższa, nie wierzę, że wytrzyma dwa razy więcej, aniżeli polska maszyna. Pokazowi maszyn marki Unia przyglądamy się dzisiaj na polu położonym w okolicy miejscowości Klecze w województwie wielkopolskim, należącym do pana Bartosza Janaczyka, którego gospodarstwo zdążyliśmy już na naszym kanale przedstawić. A o tym, jakie maszyny były tutaj prezentowane, ile trzeba za nie zapłacić i przede wszystkim jakie wrażenie zrobiły na rolnikach, opowiemy w dzisiejszym materiale. Jednym z rolników biorących udział w dzisiejszym pokazie jest pan Mirosław Tylkowski. Panie Mirosławie, pan na jakąś konkretną maszynę tutaj zwraca uwagę przede wszystkim? Wie pan co, bardzo mi się podoba ten agregat uprawowy, bo fajnie widzę, dobija, maszyna jest dosyć stabilna, widzę, że dobra konstrukcja, no podoba mi się ta maszyna, widzę pod buraki, by mi bardzo pasowała. Będę rozmawiał z panem Bartkiem, może mi jakoś zrobi, może jakieś pole, zobaczymy, no podoba mi się ogólnie. Czyli to jest plan na zakup już? No coś jest w planie do zakupu, ale jak to wyjdzie, zobaczymy, bo w tym momencie te ceny są tak stabilne, że nie wiadomo co robić, ale jakiś tam plan jest, nie? Duże gospodarstwo pan prowadzi? No czy nie, niecałe tam 80 hektarów. I uprawa bezorkowa czy płużna? Bezorkowa. W tym momencie jest uprawa bezorkowa. No i właśnie ten agregat bardzo mi się podoba, bo ładnie wbija te resztki pożniwne. No ładnie robi, nie? No, ten akurat bardzo upadł mi w oko. Agregat uprawowy już mam taki dosyć stary. No i chciałbym właśnie coś kupić innego, nowszego, bardziej lepszą konstrukcją. Czyli tutaj Unia by pana zdecydowanie zadowoliła? Wie pan co, no tak, no zobaczymy jak będzie z ceną, z dostępnością, raczej na pewno nie ma problemu, ale no bardzo mi podoba się. Kolejnym rolnikiem, młodym rolnikiem, który przygląda się pokazowi jest Mateusz Prus. Panie Mateuszu, jakaś konkretna maszyna tutaj pana przede wszystkim interesowała dzisiaj? Najbardziej to zainteresuje mnie ten bezorkowiec. Ta talerzówka, co jest z tym zbiorniczkiem do wysiewania poplonów. A głównie zainteresował mnie bezorkowiec, bo bezorkowca jeszcze w naszym gospodarstwie nie mamy, ale myślę, że to jest też kwestia czasu i się pojawi na pewno, nie? Unia? No czy Unia, czy jakaś inna marka, jeszcze nie mamy konkretnie wybranej marki, ale dlatego tutaj przyjechałem na pokaz, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak to smakuje, co z tym i jak, nie? Po prostu, żeby to zobaczyć. No właśnie, i te wrażenia po dzisiejszej pracy, zadowalające? Jak na ten moment, jak najbardziej. Z tego co widzę, ta maszyna jest bardzo ciężka. No i to też wychodzi na plus. Czy gospodarstwo w ogóle prowadzicie? Około 50 hektarów. Czyli tutaj no, miałaby co robić ta maszyna. Tak, miałaby co robić. Też talerzówka miałaby różne zastosowanie, bo można powiedzieć, że za jedną drogą możemy zrobić dwie funkcje na tym polu, nie? Że możemy zerwać to ściernisko i możemy również za jedną drogą zasiać ten poplon. W dzisiejszym pokazie bierze udział także pan Stanisław Krzemiński. Panie Stanisławie, która maszyna zrobiła największe wrażenie na panu? Ogólnie dla mnie wszystkie maszyny robią duże wrażenie. Porównując 20 lat do tyłu, a dzień dzisiejszy, mamy tu pokaz przede wszystkim no, Unii. To mówię, wszystkie maszyny są super, choć deklarowane są na duże powierzchnie, ale naprawdę robią wrażenie. A pan duże gospodarstwo prowadzi? Około 20 hektarów. I to w planach jakiś zakup maszyny Unia? No na obecną chwilę nie, ponieważ koniunktura w rolnictwie jest no niestety no niesprzyjające, że tak się wyrażę. No właśnie, jak z tych 20 hektarów da się wyżyć? Na obecną chwilę jest ciężko, ale jeszcze można powiedzieć, wychodzi to na zero, że tak powiem. Ale jeśli miałby pan wybierać właśnie to polskie marki, takie jak Unia właśnie, czy na co tutaj pan przede wszystkim zwraca uwagę, jeśli chodzi o maszyny? Stawiam raczej na polskie marki, są dużo tańsze, jakością moim zdaniem nie odbiegają wiele od zachodnich. Moje zdanie jest takie, że nawet przetrącając cenę z zachodniej maszyny, że jest dwa razy droższa, nie wierzę, że wytrzyma dwa razy więcej, aniżeli polska maszyna. Kolejnym z rolników przyglądającym się dzisiejszemu pokazowi jest pan Sylwester Waszak. Panie Sylwestrze, która z maszyn tutaj zrobiła na tym pokazie dzisiejszym największe wrażenie? Dla mnie no to rozsiewacz wapna RCW. No, planuję zakup właśnie takiej maszyny i dlatego przyjechałem nawet przez to zobaczyć jak to funkcjonuje. Tu konkretny cel był?
Dokładnie, był konkretny cel. Sprawdzić, jak to się spisuje ta maszyna. A duże gospodarstwo pan prowadzi? No, 80 hektarów. Dlaczego właśnie taki ten rozsiewacz? Dlaczego takiemu się pan przygląda? Głównie to chodzi o wielkość tej maszyny, bo bardzo mało firm produkuje takie maszyny. No i tak się przyglądałem już bliżej, wcześniej nawet, no to było słabe wykonanie innych maszyn podług tej. I teraz jest pewnie rozsiewacz zawieszany. Dokładnie, właśnie rozsiewacz zawieszany, no i to już jest uciążliwy teraz dla nas. Tutaj przede wszystkim plusem jest to, że jest to maszyna na koła? Dokładnie, bo mniejsze zapotrzebowanie mocy, ciągnika potrzeba, no i łatwiej po prostu w obsłudze. I jak tutaj? Rozmowy pozytywne i wrażenia? Pozytywne, no jako odnośnie tej maszyny to bardzo pozytywne. A chciałby pan skorzystać z dofinansowania jakiegoś przy jej zakupie, czy jak to tutaj wygląda? Znaczy, no złożyłem tam wniosek na dofinansowanie, no zobaczymy jak będzie rozpatrzony. Dzisiejszy pokaz odbywa się na polu należącym do Bartosza Janaczyka, więc nie mogło tutaj zabraknąć również samego właściciela pola i gospodarstwa. Panie Bartoszu, u pana Unia od lat funkcjonuje, ale jeszcze jakieś nowe zakupy się zbliżają? Nowe zakupy były przewidziane, tylko jak każdy wie, sytuacja finansowa na razie rolników niezbyt nam na to pozwala, więc pewnie będą przewidziane troszkę w późniejszym czasie. Maszyny zrobiły bardzo pozytywne wrażenie i na mnie, i na reszcie tutaj odwiedzających nasze pokazy. I na przykład bardzo się podobała maszyna RCW, gdzie tu klienci patrzyli na równość rozrzutu. I na przeważnie ładowność była tu dużym takim plusem tej maszyny po prostu, gdzie ktoś ma dalsze pola, jednak ta ładowność ma znaczenie i już nie trzeba tego nawozu trzymać na podnośniku i go tak daleko nosić. Ładowność, uniwersalność, ale też były maszyny uprawowe. Był Cross S do uprawy bezorkowej, typowy agregat 3-metrowy, też bardzo oglądany tutaj przez odwiedzających, bo jednak ekoschematy wymuszają na nas w jakimś stopniu uprawę bezorkową i dużo klientów się nad tym zastanawia. A więcej o maszynach uprawowych dzisiejszego pokazu powie nam pan Kamil Kosecki. Panie Kamilu, wyróżnić musimy chyba tą talerzówkę Arex XM, prawda? Dokładnie. Jest to stosunkowo nowa maszyna w naszej ofercie. Zaprezentowana została w roku 2021. Maszyna wyposażona jest w talerze o średnicy 560 mm. Występuje w dwóch szerokościach roboczych, 5 oraz 6 metrów. Natomiast jej najważniejszą cechą jest to, że wał ustawiony jest w systemie offset. Oznacza to, że sekcje boczne są bliżej sekcji talerzowej, natomiast sekcja środkowa wysunięta jest bardziej do tyłu. Co nam to daje? Zapewnia nam to możliwość pracy z dużą prędkością roboczą, od 15 do nawet 20 km na godzinę, przy czym maszyna jest maksymalnie stabilna podczas pracy i nie występuje kołysanie na boki, czy też niekorzystne podskakiwanie. Jak tu możemy zobaczyć, maszyna została wyposażona w podwójny wał cołownikowy z regulacją hydrauliczną oraz z samopoziomowaniem. Podwójny wał cołownikowy charakteryzuje się tym, że dogniata glebą, przestrzenie w cołowniku wypełniają się tą glebą, dzięki czemu nie powstaje nam zjawisko zaskorupienia. Sam wał podczas pracy jest dużo cięższy i dodatkowo mniej on się eksploatuje podczas pracy. Charakterystyczną cechą tej maszyny jest również to, że możemy przed sekcją talerzową zamontować szereg różnych elementów doprawiających, wspomagających tą pracę. Tutaj też mamy nabudowany siewnik, prawda? Dokładnie. Tutaj mamy akurat siewnik poplonu FP250. Siewnik z elektrycznym napędem dmuchawy o pojemności 250 litrów. Zapotrzebowanie na moc traktora w tym wypadku? Zapotrzebowanie na moc traktora jest to już od 150 koni dla wersji 5-metrowej w optymalnych warunkach. Waga tego urządzenia? W tym wyposażeniu jest to około 6 ton. Maksymalna głębokość pracy? Maksymalna głębokość pracy jest to 15 cm. Kwota, jaką tutaj należy wyłożyć na taką maszynę? W tym wyposażeniu, nie uwzględniając siewnika poplonów, jest to 185 tysięcy netto. No i ostatnia maszyna uprawowa? Ostatnią maszyną uprawową jest to coraz co bardziej popularna maszyna, czyli agregat do uprawy bezorkowej, jak i ścierniskowej. Dzisiaj na pokazach prezentujemy agregat Cross S3, czyli na trzech belkach mamy zamontowane 10 zębów z zabezpieczeniem sprężynowym. Maksymalna głębokość pracy tej maszyny to 30 cm, natomiast siła wyzwolenia zęba wynosi 550 kg na końcu duta. Warto zwrócić uwagę, że maszyna została doposażona w wzmocnione duta Durum, uzbrojone w 4 płytki węglika Wolf. Ich wytrzymałość jest 8-krotnie razy większa niż stalowych dłut.
Kolejnym elementem maszyny jest sekcja wyrównująca. Talerze ustawione w systemie offset o średnicy 460 mm mają za zadanie wyrównać pozostawiony ślad za zębami. Każdy z talerzy jest indywidualnie zabezpieczony poprzez amortyzatory gumowe trójkątne. Ostatnim elementem jest wał. W tym przypadku mamy wał całownikowy o średnicy 600 mm. Wał wykonany bardzo solidnie. Każdy pierścień osadzony jest na 5 podporach. Jednakże maszyna może być wyposażona również w wał rurowy i wał daszkowy o tej samej średnicy 600 mm. Bardzo ważną cechą tej maszyny jest to, że w wyposażeniu standardowym maszyna posiada hydrauliczną regulację głębokości pracy. 200 koni tutaj potrzeba? Tak, 200 koni jest taką optymalną mocą do pracy w każdych warunkach. Oczywiście w skrajnych warunkach potrzebujemy tych koni troszeczkę więcej, ale 200 koni jest jak najbardziej ok dla tej maszyny. Cena? Cena tej maszyny w tym wyposażeniu to 72 tysiące netto katalogowo. Jedną z maszyn prezentowanych na dzisiejszym pokazie jest siewnik Fenix, a z nami jest pan Sławomir Jaskuła z firmy Unia, specjalista tutaj do spraw tej maszyny. Zestaw ten charakteryzuje się bardzo małym zapotrzebowaniem na moc. Tutaj mamy zestaw ciągany, więc wystarczy ciągnik około 100-120 koni. Zestaw wyposażony jest w agregat talerzowy o średnicy talerzy 460 mm. Pierwszym elementem roboczym jest włóka regulowana mechanicznie. Jeżeli chodzi o wał oponowy, mamy tutaj wał dogniatający 670 mm. Także on powoduje dobre zagęszczenie przed siewem bezpośrednio i pełni jednocześnie funkcję transportową. Redlice, mamy tutaj redlice dwutalerzowe, przemienne, Shell o średnicy 300 mm. Dodatkowo redlica wyposażona jest w stabilne kółko kopiące 330 na 50 mm, także też zapewnia dobrą stabilizację i dobre zagęszczenie po siewie, dzięki czemu mamy dużo szybsze, bardziej wyrównane wschody. Siewnik wyposażony jest również w nowy aparat objętościowy FX. Jest to aparat, który jest uniwersalnym aparatem. Może wysiewać zarówno drobne nasiona, jak i grube. Także bardzo oferta atrakcyjnie szczególna, szczególnie dla mniejszych gospodarstw, właśnie gdzie dominują, czy gdzie głównym ciągnikiem jest na przykład ciągnik 100-120 konny. Waga tego urządzenia, jak to tutaj wygląda? Zestaw waży około 3 ton. Jeśli chodzi o wydajność hydrauliki, jakiej tutaj potrzeba? Wentylator napędzany jest silnikiem hydraulicznym o zapotrzebowaniu 24 litry na minutę. Jeżeli są ciągniki, które mają słabszą hydraulikę, możemy zainstalować na tym zestawie również hydraulikę niezależną, która będzie sterowała właśnie tym hydromotorem. Mniej więcej cena, jak to tutaj wygląda? Te zestawy startują od 137 tysięcy netto. Dwie ostatnie maszyny omówi nam pan Janusz Podróżny. Panie Januszu, zacznijmy od tego rozsiewacza, który mamy za plecami. Tak, podczas tegorocznego demo tour prezentujemy m.in. uniwersalny rozsiewacz RCW60H. Litera H oznacza, że ten specyficzny model RCW mamy na dużym kole z napędem hydraulicznym taśmy w standardzie. Maszyna jest bardzo bogato wyposażona. Mamy tutaj, jak widzimy, plandekę składaną, rozkładaną hydraulicznie. Specjalny limiter do wysiewu skrajnego, również operowany hydraulicznie, oraz zasuwki hydrauliczne do wysiewu tylko lewą lub tylko prawą stroną maszyny. Główną przewagą RCW nad konkurencją jest uniwersalność. Maszyna nadaje się zarówno do wysiewu nawozów granulowanych, tutaj mamy szerokość maksymalną 36 metrów, oraz do wysiewu wapna i tutaj mamy, dzięki zastosowaniu nowych tarcz do wapna, które znajdują się po drugiej stronie maszyny, możliwość wysiewu wapna tarczowego do 1,20 m. Do mniejszych modeli RCW wprowadziliśmy też od początku tego roku specjalną belkę Helix do wysiewu nawozów pylistych o szerokości 6 metrów, czyli po doposażeniu maszyny w taką belkę mamy de facto trzyfunkcyjną maszynę, czyli granulat, wapno rzutowe, czyli wysiew tarczowy, oraz wapno pyliste, nawozy pyliste, i tutaj mamy szerokość do 6 metrów przy mniejszych modelach. Przy większych modelach mamy belki 9 lub nawet 12-metrowe do wyboru. Ile tego materiału możemy tutaj zasypać? Tutaj, jeżeli chodzi o RCW60H, mamy 6 ton zasypu, jeżeli chodzi o nawozy granulowane, i trochę ponad 7 ton, jeżeli chodzi o wapno, bo wiadomo, ono ma gęstą, większą gęstość usypową. Jaka jest waga samej tej maszyny? Ile tutaj koni, ciągnika potrzeba do pracy? Sama masa własna w maszyny w wyposażeniu podstawowym to troszkę ponad 3 tony. Jeżeli mówimy o takich warunkach jak dziś, czyli jeżeli jest mokro, warunki są dość wymagające, no to tutaj preferowane by było od 120 koni wzwyż. Kwota, którą trzeba tutaj położyć na tą maszynę, to?
Kwoty są bardzo mocno uzależnione od specyfikacji. W prostej wersji, jeżeli chodzi o cenę katalogową, czy od tych cen jeszcze jest rabat, to około 157 tysięcy na netto. Wiadomo, to jest uzależnione od wyposażenia, bo za maszynę taką, jak prezentujemy tutaj dzisiaj, czyli tak jak mówię, Plandeca Limiter ze sterowaniem ISOBUS, bo ponieważ prezentowany model jest ze sterowaniem już ISOBUS, no zbliżamy się do granicy 200 tysięcy zł netto. Podczas tegorocznej edycji Demo Tour prezentujemy też opryskiwacz Egret. Oznaczenie tego modelu to 3021. 3000 to jest pojemność zbiornika. Dostępne są też mniejsze zbiorniki 2500 i 2000 litrów i 21, czyli belka 21-metrowa. Dostępne są belki również 20 metrów i 18 metrów dla tego modelu. Co jest właśnie istotne, to ta belka. Belka składa się równolegle do podłoża, ma kompaktową, zwartą budowę i belka jest w standardzie niezależna, czyli możemy tutaj rozłożyć tylko lewą, tylko prawą stronę oraz jest możliwość tak zwanego ćwiartkowania, czyli z 21 metrów możemy sobie złożyć skrajne lance i zrobić metrów 15. Belka ma potrójną amortyzację, zarówno pionową na lewo, na prawo, czyli na boki oraz amortyzacja poprzeczna przód, tył, co jest szczególnie ważne przy uwrociach. W zbiorniku znajdują się dwa falochrony, które zapobiegają przelewaniu się cieczy, co jest szczególnie ważne przy pracy na skłonach oraz dwie płuczki wirowe, które umożliwiają wyczyszczenie po prostu wnętrza maszyny po skończonej pracy. Wszystkie zawory sterujące zostały zgrupowane po lewej stronie maszyny, opisane są czytelnymi piktogramami, czyli nie naklejki, które po dwóch myciach maszyny ciepłą wodą nam zejdą. Ta maszyna też jest wyposażona w powiększony 60-litrowy opcjonalny rozwadniacz z funkcją również zasysania cieczy oraz w opcjonalny dyszel skrętny, dzięki czemu koła opryskiwacza podążają nam precyzyjnie za śladami ciągnika. Opryskiwacz w standardzie jest wyposażony w włoską pompę Udor Z260, czyli wydatek tutaj 260 litrów na minutę. Mamy tutaj potrójne głowice z kompletem rozpylaczy, który też oferujemy w standardzie. Mamy tutaj dwa systemy sterujące do wyboru. Standardowy komputer spray, który jest w standardzie maszyny, lub opcjonalny komputer Radeon, który właśnie jest przy prezentowanym modelu. Radeon nam współpracuje tutaj również z nawigacją opcjonalną Matrix, która nie tylko wytycza nam tor jazdy, ale też odpowiada za automatykę kontroli sekcji. Jeżeli chodzi właśnie o sekcje, możemy tu mieć 5, 7 lub nawet 9 osobnych sekcji. I co też jest ważne, mamy tutaj trzystopniowy system filtracji, czyli mamy system, filtr główny, filtr samoczyszczący i tutaj na belce widoczne właśnie filtry sekcyjne. Czyli naprawdę precyzyjny, solidny, kompaktowy opryskiwacz dedykowany głównie dla mniejszych i średnich gospodarstw rolnych. Ile to mniejsze gospodarstwo musiałoby na niego wyłożyć? Powiem tak, tutaj jeżeli chodzi o ceny zaczynają się od około 150 tysięcy netto katalogowo.